Światło wydarzeń, Monika Kuziaczapka, witam Państwa. Miesiąc maj należy do pielęgniarek i położnych. O wyzwaniach, obowiązkach, a także pięknych stronach tego zawodu porozmawiam z moimi gośćmi. Są nimi panie Jadwiga Derda, naczelna pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. I pani Anna Iwanisik, pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Witam serdecznie. Dzień dobry. 12 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Czy jakieś szczególne były obchody w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie? Może w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie nie, ale ogólnie działo się trochę, bo mieliśmy taką uroczystą mszę w Kościele Świętego Kazimierza. I 25 maja mamy też taką bardzo uroczystą, takie uroczyste spotkanie w Teatrze Bałtyckim, połączone oczywiście z przemówieniami gości, którzy zostaną tam zaproszeni i ze spektaklem teatralnym. Więc myślę, że to też, zresztą tego typu uroczystości odbywają się co roku. Więc panie wiedzą, mają informacje, to jest organizowane przez nasze izby pielęgniarskie. To okazja do docenienia pielęgniarek. Tak, to już do docenienia, do tego, żebyśmy się spotkały w szerszym gronie, bo to są również panie, które nie tylko są ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, są to panie z różnych podmiotów leczniczych naszego regionu, bo i Szczecinek, i Drawsko. No generalnie dosyć szeroki, jakby powiem, obszar i podmiotów, z których panie do nas przyjeżdżają. A pacjenci pamiętali o waszym święcie? Tak, pamiętają. W społecznościowych mediach było to zauważalne. Były gratulacje. Były gratulacje też osobiste przez SMS-y czy telefony. Na oddziale również rodzice czy pacjenci, dzieci składały nam życzenia. A z jakimi reakcjami na co dzień panie się spotykacie? No bo mówi się, że to zawód trudny, wymagający, odpowiedzialny. A cechy pielęgniarek to empatia, cierpliwość, dokładność? No to takie, tak, te trzy cechy, które pani wymieniła na pewno. No jest też ważną cechą radzenie sobie z emocjami, bo niestety no, cierpienie pacjenta to też w jakiś sensie odbija się na pielęgniarkach, które pracują. I to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że jest nam to obojętne. Nie. Każda z nas w jakiś sposób próbuje sobie z tym radzić, bo my musimy, powiedzmy, z tym pacjentem pracować i się nim zająć, ale te emocje nam towarzyszą, także to się też nam udziela, więc to nie jest takie łatwe patrzeć na cierpienie drugiego człowieka. Mhm. Ale są też wyrazy wdzięczności, prawda? A oczywiście, no, samo słowo dziękuję, uśmiech, więc naprawdę to niewiele my potrzebujemy, żeby mieć poczucie takie, że się widzi tą naszą chęć pomocy i wsparcia pacjentów. Więc mówię, nasze oczekiwania nie są duże. Po prostu ten uśmiech i dziękuję to jest naprawdę wystarczające. Pani Ania ma do czynienia z pacjentami najmłodszymi. Tak. Ale również z ich rodzicami, prawda? Tak, tak. Tutaj jest jakby takie koło powiązane. Są rodzice i są dzieci, tak? I to jest praca z emocjami i na emocjach. Emocje mają dzieci. Czy mamy dosłownie czasami kilka chwil, żeby ocenić emocje tych dzieci, ocenić emocje rodziców i umieć też postępować, bo nie każde dziecko reaguje inaczej. I my musimy tak wyczuć to i umieć z tym dzieckiem porozmawiać, przekonać do pewnych czynności, do pewnych rzeczy, bo to nie jest proste powiedzieć, musisz zrobić tak czy tak. Dziecko powie nie. I my musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby pacjent nam zaufał. Zaufał, wiedział, że my musimy zrobić to, bo to jest potrzebne. I tak samo rodzic musi nam zaufać, że my czynności, które wykonujemy, robimy dla dobra dziecka, dla dobra niego. To jest trudne, ale myślę, że to sobie z tym jak najbardziej radzimy. To chyba oddział, na którym najczęściej słychać płacz, prawda? No tak. Bo dzieci emocje. Tak, dzieci wykazują emocje płaczem, ale też radością. Nie zawsze dziecko płacze, też ukrywa swoje emocje.
emocje i to też my musimy nad tym panować. Musimy pokazać, że mu tutaj się krzywda nie stanie. Ja myślę, że sam fakt, że rodzic jest obok tego dziecka, to ma duże znaczenie dla dziecka. Czy to jest stresująca praca? Bardzo. No, bardzo. Tak. No. My też mamy emocje, my mamy też swoje problemy. Pielęgniarki mają rodziny, chorują dzieci, chorują rodzice, są różne problemy. Każdego dnia, tak jak każdy pacjent czy opiekun pacjenta, też ma takie problemy i przychodzi i nie dość, że ma w głowie gdzieś swoje problemy, stara się jak najbardziej pomóc tym rodzicom, tym ludziom. Wyzwania medycyny współczesnej są coraz poważniejsze. Przed wami także stają nowe wyzwania. Jakie to są? No powiem, medycyna ewoluuje, więc to nie jest tak, że to, czego nauczyliśmy się 20 lat temu, że to działa tak samo. Nie, jest nowy sprzęt, jest nowa aparatura, więc generalnie my musimy na bieżąco być z wszystkimi nowościami. Są nowe zasady aseptyki, więc nowe środki, które używamy do dezynfekcji, nowe leki, ich sposób podawania, więc generalnie my musimy podnosić swoje kwalifikacje. Zresztą tak mamy też napisane w ustawie o zawodzie pielęgniarki położnej, ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji. Jakby to nie jest tylko nasze chcieć albo nie chcieć, ale generalnie zgodnie z tą ustawą musimy podnosić te kwalifikacje. Mhm. Czy pani jesteście dumne z wykonywania tego zawodu? No myślę, że jak tak. Jak długo już pani Jadwigo jest ojej, w tym zawodzie? Ojej, powinnam powiedzieć? No nie ukrywam, że bardzo długo. 40 lat to chyba jest bardzo długo. Więc i na różnych jakby poziomach, jeżeli chodzi o pracę pielęgniarską, bo i oddział, i poradnie. No w tej chwili jako osoba zarządzająca. No ale jest to ogromna odpowiedzialność, tak przy takich brakach personelu, jaki w tej chwili mamy. Następców brakuje. Tak, nie ukrywam, mimo że mamy obok szkołę, która kształci personel pielęgniarski. No ubolewamy nad tym, że nie mamy tutaj wydziału położniczego, ponieważ najbliższy jest w Słupsku. No i uzysk w tym momencie mamy praktycznie prawie żaden. Więc tu, bo też mamy braki wśród personelu pań położnych, to jednak cały czas jest mało. Mało i nie wiemy, czym to jest spowodowane. Czyli mało osób chce kształcić się po prostu w tym kierunku. Wydawałoby się, że może nie aż tak mało, tylko później no i mamy trochę tych podmiotów też leczniczych, szpitali, Szczecinek, Drawsko. No więc generalnie te osoby się gdzieś tam, powiem, lokują w innych tych szpitalach i te 20 parę osób kończących, no wydawałoby się dużo, gdyby to było tylko na rzecz naszego szpitala, prawda? No ale no tak się nie dzieje, no ubolewam nad tym ogromnie, chociaż mamy jakby stały kontakt ze szkołą, staramy się rozmawiać ze studentami. Ostatnie moje spotkanie to było w lutym. Mówię o absolwentach teraz, którzy to są osoby, które teraz w czerwcu będą zdawały dyplom. No właśnie, jak zachęcacie panie do podjęcia pracy w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie? No, wydawało mi się, że sam fakt, że studenci, bo akurat jeżeli chodzi o praktyki, no to chyba w 90% wszystkie praktyki odbywają się w naszym szpitalu i większość oddziałów. Natomiast no, część oddziałów, na które student nie wchodzi, jest dostępna dla studenta, bo też z taką propozycją wystąpiliśmy ostatnio, że jeżeli będzie chęć obejrzenia oddziałów, na których nie ma praktyki, nie znają studenci, a mają gdzieś jakiś taki pomysł, być może i chęć przyjścia do nas na taki oddział, więc istnieje możliwość zorganizowania grupy, wejścia na taki oddział, obejrzenia, porozmawiania z personelem, z pielęgniarką oddziałową, która jakby przedstawi specyfikę tego oddziału. No to jest najlepszy sposób, żeby sprawdzić. Zdecydowanie tak, więc te praktyki też dużo wnoszą, no bo student wchodząc na praktyki, być może jego wyobrażenie o pracy w szpitalu, na stanowisku pielęgniarki jest trochę inne, to się weryfikuje później w trakcie tych wszystkich praktyk, więc no, praktyki dają dużo, no, a ciągle brakuje nam. Mhm. Czyli po takich praktykach część może powiedzieć, dziękuję, to nie dla mnie. Być może, to już chyba należałoby zapytać właśnie przedstawiciel z szkoły, ile takich osób, powiem, zaczyna, a ile kończy, bo to też jest ważne. No myślę, że to właśnie te praktyki to weryfikują.
Pielęgniarstwo i położnictwo no to mają różne twarze i wymiary. Który z nich jest taki najtrudniejszy, a który najprzyjemniejszy, Pani Aniu? To jest trudno to powiedzieć, tak? Bo pielęgniarka styka się i z urodzinami, i także ze śmiercią, i z poważnymi chorobami, gdzie przy niej dowiadują się, czy rodzice, czy pacjenci o ciężkiej chorobie. Trzeba też umieć znaleźć punkt, któremu rodzicowi czy pacjentowi należy pomóc, wytłumaczyć, przygotować go na dalszą diagnostykę, tak? No tu trudno jest powiedzieć. Każdy przypadek choroby każdego pacjenta jest indywidualny. Staramy się tak pracować z pacjentem, żeby znaleźć jego najlepsze cechy i przekazać jak najlepszą współpracę. Pani Jadwigo? Ten zawód wymaga takiej wszechstronności poprzez, no i ja nie wiem, czy tutaj jest też taki element psychologiczny. Trzeba być psychologiem, naprawdę, żeby nauczyć się właśnie rozmawiać z rodziną, z pacjentem w różnych okolicznościach, przekazując również różne informacje. Raz są one trochę lepsze, innym razem trochę gorsze, ale generalnie no mówię, pielęgniarka musi być psychologiem, to dobrym psychologiem. Czego życzyć Paniom z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych? No mi osobiście, wie Pani, myślę, że już tylko wytrwania do ewentualnie terminu, który sobie tam gdzieś ustaliłam, końca jakby przygody z tym zawodem. A natomiast koleżankom, wszystkim koleżankom, pielęgniarkom i położnym, generalnie chyba tej wytrwałości, cierpliwości i takiego dużego optymizmu na przyszłość. Tego Paniom życzę. Dziękuję bardzo. Pani Jadwiga Derda, naczelna pielęgniarka, i Pani Anna Iwanisik, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, były moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.